Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy grę Dragon Buster. Gra powstała w 1984 roku i została wydana przez firmę Namco. Bardzo fajna platformóweczka, z tego co tutaj się zorientowałem, oglądając to demko. W grę jeszcze nie grałem, więc zaraz zobaczymy, jak mi to tutaj pójdzie. Lubię takie klimaty, powiem wam szczerze, bo są takie pogodne, wciągające. No i można tutaj... O właśnie, różnych sposobów szukać, żeby dany etap przejść. Przeskakiwać przez te stworki albo... no, także dobra. Co by nie przedłużać, wrzucamy sobie 3 żetoniki, tak jak na początku zawsze to było. O, poszły. No i lecimy z rozgrywką. No. Co ja mam zrobić? A, muszę tutaj iść, słuchajcie, dobra. No to idźmy tutaj. Tym sobie... Aha, a tym mogę strzelać. No dobrze. O. A jak się skacze? Czekajcie, jak tu się skacze? O, tak się skacze. Dobra, idziemy w dół. Fajnie. O, lubię takie platformóweczki. Właśnie one są takie, mają coś w sobie, że człowiek... Może dlatego, że słuchajcie, dużo platformówek było na ZX Spectrum. Ja miałem Timexa. I... o. Na dole mam życie. Poziom życia, poziom witalności. O, wszedłem tutaj sobie do... No, grafika jest prymitywna, ja wiem, pewnie zaraz ktoś mi to zarzuci, ale no, fajna rozgrywka. Ja lubię takie gierki, powiem wam szczerze. O, kolejna plansza. Ojoj. Dobra. Ojejku. Oj. Dobrze, ładnie. O, już nie mam tego. Nie mogę strzelać. Skończyły mi się strzelawki, słuchajcie. No dobra. Idziemy teraz tu. Spadam, spadam. No i spadłem. Co jest grane? Czekajcie, najpierw to może z tymi ptaszkami sobie poradzimy. Z nim będzie pewnie łatwiej niż ze smokiem. O, patrzcie, ile mi energii zabrał! O! Jaki motyw? Ha! No i niestety nie ma kontynuacji z tego, co widzę. No szkoda się mówi, ale w takim razie my sobie pójdziemy tutaj. Tu jeszcze żeśmy nie byli. Oj. Dobra. Co jest? Dobra, ładnie. Dobra, ładnie. A nie! To przecież było do zabicia, a nie do wzięcia. O! Dobra. Teraz mogę dalej. Ładnie. Ale tylko połowa, no mniej niż połowa nawet została mi witalności. No dobra, lecimy sobie dalej. Tu żeśmy już byli, ale nie da się dojść dalej bez przejścia tego etapu. Ojojojojojoj! Mamy tutaj jedno życie, słuchajcie. Jak zapewne wszyscy widzą.
Czekajcie, jakbyśmy tu wyżej chcieli wskoczyć, nie da się. Tak jak gdyby. A! Dobra. Wzięte, no tu wyżej też nie pójdziemy. O! Dobra. Udało się. Ostatkiem życia, nie wiem, czy żeście zauważyli. No dobra, bo tutaj już dalej, słuchajcie, nie mogę pójść. Stędy sobie przejdziemy. Spadamy tak, jak poprzednio żeśmy spadali. No i tu mamy tego masakrycznego smoka. A. No niestety tylko jedną żeśmy mieli. Jeden pocisk. No i po mnie. Aj. No niestety. No lecimy. Lecimy, słuchajcie. No taka gierka sobie. Myślałem, że będzie fajniejsza. Bo tutaj widzę, no mogli zrobić twórcy w ten sposób, że więcej jest tych możliwości chodzenia po tej planszy i innych dróg. A tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym tak naprawdę, jeżeli nie przejdziemy, co jest? Jeżeli nie przejdziemy, no to dalej, a żeby dojść do niego, no to niestety trzeba mieć więcej już energii na dzień dobry. Kontynuacji nie ma. No i tak ciężko jest przejść przez całą tą mapkę. Być może wtedy kolejna mapka się pojawia, no ciężko wyczuć. No, widzicie? O. A, czekajcie, dalej chyba jestem, bo tego nie było. A może teraz mi się wygenerowały inne? Może to losowo po prostu jest za każdym razem inaczej, no ciężko wyczuć. Nie, nie, no tu żeśmy już, tylko że inny po prostu rysuneczek tam był na mapce. A tu jest niestety to samo. Dobra, bierzmy to, co jest. O, mamy już 5 pocisków. Oj. No ciężko będzie. Już widzę po tym, że będzie ciężko. No dobra, idziemy dalej. A, i tu mam już tego smoka. No dobra. No nie wiem, czekajcie, jakbyśmy tu właśnie od tyłu go zaatakowali. No nie, po mnie. Po mnie, a może wpis będzie chociaż. Wpisu, no nic, jeszcze może sobie jednego żetonika wrzućmy. Zobaczmy, jak to będzie, którędy pójść, może dałem. No marne szanse, żeby się udało przejść przez całą mapkę, słuchajcie, z tego, co ja tutaj widzę. Bo to jednak... No widzicie, niby walczę z nim, a nie mogę go pokonać, no. Tu mu się udało, no ale co z tego, jak prawie pół energii poszło. No. Tu się udało. Dobrze, idźmy dalej. O, strzeliłem bez potrzeby, ale myślałem, że mi się go od razu nie uda pokonać. O! Jakieś mamy ładne... Nie wiem... O! No dobra.
szybko, ładnie poszło. O, słuchajcie, jest szansa. Jest szansa, bo patrzcie, mam trzy jak gdyby naboje, czy nie wiem jak to nazwać, jakieś tam ognie i jeden taki, ten ostatni, jak gdyby poczwórny, także może. O. Oj. Patrzcie, udało się. No niesamowita historia. Ale to co, zacznę od początku? Nie, no to coś dziwne. Może to jest dalsza część tego? A, chyba dalsza część, bo tu już idę w drugą stronę. Dobra. No dobrze. Dobra. No coraz lepiej mi idzie. Coraz lepiej mi idzie. No, a tu jak? Tutaj po łańcuchu trzeba się wspinać. Oj, oj, oj. No to ja tak nigdy nie wyjdę, jak będą mi teraz spadały one na głowę. No. O! Dobra. Tu znowuż trzeba się wspinać. A idźmy do końca sobie. Ojejku. Jakiś czarnoksiężnik, czarodziej. No, zaraz będzie po mnie. Ojoj. No niestety. No i na tym chyba zakończymy naszą rozgrywkę. Wpisu oczywiście nie ma. Mówi się trudno. Gra ma wyższe wymagania niż moje umiejętności. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.